Mój dom, mój mały, wielki świat. Mój dom, mój mały, wielki świat. Kochana rodzina Radia Maryja, nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Te słowa wypowiedział ojciec święty Jan Paweł II podczas inauguracji pontyfikatu 22 października 1978 roku. W rocznicę tego dnia obchodzimy odpust w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Wotum wdzięczności Polaków, rodziny Radia Maryja za tego wielkiego naszego rodaka, wielkiego papieża świętego. W czasie przygotowania do odpustu ku czci świętego Jana Pawła II msze święte w naszym sanktuarium w dni powszednie, godzina 7, 12 i 18. W niedzielę 8, 12 i 18. O 6.30 rano jutrznia, 11.30 różaniec, 17.30 nieszpory, koronka do Bożego Miłosierdzia, godzina 15. Codziennie od godziny 19 do 21 adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań świętych, charyzmatycznych, kapłańskich i zakonnych oraz we własnych intencjach. 21. Apel Maryjny. Środa, 18 października, godzina 12, msza święta z udziałem rodziny Radia Maryja. Godzina 18, msza święta z udziałem współpracowników Radia Maryja i ich rodzin oraz Bractwa Świętego Jana Pawła II, intencja za żywych i zmarłych współpracowników Radia Maryja i Telewizji Trwam. Zapraszamy naszych współpracowników i rodziny wasze. Czwartek, 19 października, godzina 12, msza święta akademicka. Godzina 18, msza święta wieczorna pod przewodnictwem Jego Magnificencji, księdza rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej, księdza doktora habilitowanego Dariusza Zagórskiego, z udziałem również sióstr zakonnych oraz alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Piątek, 20 października, godzina... Trzeba mówić prawdę, bo jak oni mówią o bałwochwalstwie, a sami mają miliony obrazów, a Jahwe obrazów zabronił, no to jakaś totalna głupota. Będzie wojna. Uwaga, sobota, 21 października, godzina 12. Święta Maryja. Uroczysta msza święta suma pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce, księdza arcybiskupa Salvatore Penacchio, z poświęceniem organu oraz uroczysta inauguracja roku akademickiego Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Słowo Boże wygłosi ordynariusz naszej diecezji, ksiądz biskup Andrzej Suski. Godzina 15, msza święta z udziałem dzieci pod przewodnictwem księdza biskupa Antoniego Długosza, założenie przy sanktuarium podwórkowego kółka różańcowego dzieci w obecności założycielki podwórkowego. Także widzicie państwo, kult kobiety, kirie, kirie i już. Godzina 18, kirie i kult kobiety. Udziałem wspólnoty neokatechumenalnej. 22 października, niedziela, rocznica inauguracji pontyfikatu ojca świętego Jana Pawła II i odpust uczci świętego Jana Pawła II. Godzina 8, msza święta poranna, godzina 12, msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Józefa Szamockiego oraz po przysiężeniu kandydatów do Bractwa Świętego Jana Pawła II, a po mszy świętej poświęceni
Nie uwieckiej trybunał zajmował się w 15 osobowym składzie. Komisja Europejska przekonywała, że działania strony polskiej prowadzą do zajmowania bliskich gatunków. Kardynała Szczepana Wyszyńskiego. Bez kardynała Szczepana Wyszyńskiego nie byłoby Jana Pawła II, świętego. Dziękujemy za współpracę. Proszę Państwa, wszelkie informacje odnośnie sanktuarium pod numerem telefonu w porównaniu sanktuarium 693-168-247. Powtarzam 693-168-247. Dziękujemy za współpracę. Dziękujemy niezrozumienie, poprzez które dziś Komisja Europejska wymusiła wniosek tymczasowy w postaci kar finansowych dla Polski, tłumaczy dyrektor Lasów Państwowych, dr inżynier Konrad Tomaszewski. I za marce. Bardzo, bardzo dużo. Nie stójmy z boku, trzeba iść do przodu. Nie stójmy z boku. A wnioskowała także m.in. o doprecyzowanie pojęcia bezpieczeństwa publicznego. W ocenie komisji cięcia sanitarne powinny dotyczyć tylko drzew znajdujących się przy głównych drogach i szlakach turystycznych. Nie stójmy, nie stójmy z boku. Nie stójmy z boku. Nie stójmy z boku, nie stójmy z boku, ani wrok kroku, ani wrok kroku. Nie stójmy z boku, nie stójmy z boku, ani wrok kroku. Dowodami, które w ocenie strony polskiej wcale nie potwierdzają zarzutów Komisji Europejskiej, poniekąd pomiędzy Komisją Europejską a polskim rządem, słone zaplanowano na 12 grudnia. Będzie to już nie wysłuchanie strony, a sprawa przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Dla informacji dnia Szymon Kozuba, Luksemburg. Stała się unijnym liderem w walce z ubóstwem, wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. Poziom ubóstwa w naszym kraju spadł o prawie 9%. Za nami znalazło się urwanie w Unii. Polska radzi sobie z jego zwalczaniem najlepiej w całej Unii Europejskiej. Wynika z danych Eurostatu. Ryzyko ubóstwa lub wykluczenia spadła u nas z 32% do niecałych 22%. To dopiero początek walki ze skalą ubóstwa w Polsce, wskazuje minister Elżbieta Rafalska. Ta jest wciąż wysoka, ocenia. Polska jest na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej w walce z ubóstwem. Wcale nie znaczy, że pokonaliśmy ubóstwo. Pewna skala tego ubóstwa ciągle jest. Z przywołanych przez szefową resortu rodziny danych wynika, że w 2016 roku w skrajnym ubóstwie żyło prawie 5% Polaków, wobec 7% w 2015 roku. Największy spadek ubóstwa odnotowano w rodzinach wielodzietnych. Nie odnotowano spadku ubóstwa w tych gospodarstwach, których nie było rodzina utrzymania. To najwyższa stopa ubóstwa jest w województwie warmińsko-mazurskim. Świętą wszystkich Wielkopolskim. Niewątpliwie wzrost wynagrodzeń, spadek bezrobocia i wprowadzenie programu 500+ to główne czynniki mające wpływ na spadek ubóstwa w Polsce. Ale to nie koniec działań rządu. Kolejna pomoc będzie kierowana do osób starszych. Organizujemy również rekolekcje dla małych grup, które poszczególne grupy mogą zgłaszać chęć. Wskaźniki pokazują, iż ubóstwo w Polsce nie jest tak powszechne, jak było jeszcze kilka lat temu, ale nadal jest wyzwaniem dla polskiego rządu. Zwrócił uwagę wicepremier Piotr Glińsko. Następnie. Słowo Boże w życiu Maryi od 10 do 12 listopada. Dziś także odbyła się pierwsza edycja konkursu imienia profesor Elżbiety Tarnowskiej, polskiej socjolog, badaczki problemów ubóstwa. Wyróżnieni zostali dziennikarze i naukowcy, którzy zajęli się tematem ubóstwa i wykluczenia społecznego. 56 650 450 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
biednym się zająć, eliminować jego deficyty. W taki sposób, dzisiaj jest na filozofia empowermentu, w taki sposób, żeby go aktywizować. Obiedzie i ubóstwie przez lata przede wszystkim w kręgach rządowych dyskutowano. Teraz zaczęto sobie z nim radzić, wskazuje ekonomista dr Aleksander Rezner. Ta strefa prosocjalna była przez wiele lat zaniedbywana przez rządzących i dobrze się stało, że wiele nowych instrumentów pojawiło się, które dają możliwość polskim rodzinom porobić się nieco od kłopotu. Choć ubóstwo w Polsce się zmniejsza, bieda to wciąż problem, z którym mierzą się w szczególności dzieci. W naszym kraju wciąż mieszka około 30% dzieci żyjących w sferach zagrożenia ubóstwem. Ale pamiętajmy, żeby naszą standard życia gospodarczego i społecznego, podkreśla wicepremier Mateusz Morawiecki. Przedstawiciele rządu Solidarności oraz pracodawców spotkali się dziś na debacie układy zbiorowe pracy drogą do społecznej gospodarki rynkowej. Brak układu zbiorowego pracy to tkwi odczuwają pracownicy w handlu. Pracując w europejskich sieciach na terenie Polski mają niższe wynagrodzenia i pozbawieni są wolnych niedziel. Układy zbiorowe pracy to porozumienia zawierane pomiędzy pracodawcą a pracownikami, określające m.in. wzajemne obowiązki i prawa, wysokość płac, dodatkowe świadczenia czy tryb rozstrzygania sporów. Dają one możliwość wynegocjowania lepszych dla pracowników warunków pracy niż wynikające z obowiązującego prawa. W Polsce ta forma wciąż jest nierozwinięta, mówi Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność. To układy zbiorowe, zakładowe, ponadzakładowe, branżowe, a także ponadnarodowe, o których też będziemy dzisiaj mówić w panelu, są podstawą tej większej partycypacji pracowniczej. Niestety, z przykrością trzeba powiedzieć, że w naszym kraju układów zbiorowych tak faktycznie nie ma. Jak dodaje, należy na nowo przekonywać pracodawców, że układy zbiorowe są potrzebne zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Na zachodzie Europy takie układy to norma, przekonuje Alfred Bujara, przewodniczący sekcji krajowej pracowników handlu NSZZ Solidarność. Musimy zgłaszać ustawy i wszystko regulować w ustawie. Takie rzeczy na zachodzie są regulowane w układach ponadzakładowych. Polacy zatrudnieni w tych samych zagranicznych sieciach handlowych zarabiają mniej niż ich koledzy w innych krajach. Dzieje się tak mimo, że wydajność pracy w Polsce jest o wiele wyższa, a czas pracy dłuższy. To skutek braku branżowego układu zbiorowego pracy w handlu. Prelegenci nawiązywali do artykułu 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mówiący o społecznej gospodarce rynkowej opartej na dialogu. Tego dialogu jest za mało w polskich przedsiębiorstwach, tak. Mówi wicepremier Mateusz Morawiecki. Niedługo to nie będą chronić religii, bo religie są obłudne i prowadziły pełno bałwochwalstwa, obrzydliwości. No religie. Część gospodarki, o co w szczególny sposób. Dlatego stwierdzą, że te religie już zapewnił dziś minister Paweł Kucha, zastępca szefa kancelarii prezydenta. W imieniu religie pana deklaruje pełne wsparcie dla takich działań. Prawa pracowników mogą być indywidualnie negocjowane w konkretnym przedsiębiorstwie, ale także w międzynarodowej korporacji. Wówczas zasady zatrudnienia rozciągnięte zostają poza granice kraju. Wówczas to jednak musi uwzględniać sytuację nie tylko pracowników, ale i firmy. Mówi minister energii Krzysztof Tchórzewski. Musi to uregulowanie być uzależnione od sytuacji firmy. Nie da się tego w oderwaniu zrobić. Nie da się układu zbiorowego napisać, bo iż tak ma być. Miejscem opracowywania porozumień pracownicy, pracodawcy przy udziale przedstawicieli rządu jest w Polsce Rada Dialogu Społecznego. Z wizytą do Polski przybył dziś prezydent Turcji Recep Erdoğan. Na temat rozmów było wstąpienie tego kraju do Unii Europejskiej. Jak zapowiedział prezydent Andrzej Duda, Polska popiera starania Turcji w tej sprawie. Polska popierała i popiera starania Turcji dzisiaj o wstąpienie do Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że drogi Turcji i Unii Europejskiej będą nadal podążały w tym samym kierunku i że efektem tego wspólnego podążania będzie w końcu pełne członkostwo Turcji w Unii Europejskiej. Chciałbym tak naprawdę usłyszeć jasną deklarację i oświadczenie. Po prostu nie zgódźmy się nie wodźcie nas dalej za nas, jeżeli przyjmiecie deklarację, chcecie przyjąć Turcję do Unii Europejskiej, po prostu pozwólcie nam. Oh, yeah.
Jeżeli nie chcecie, powiedzcie nam to. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki zapowiedział, niech Hanna Abramkiewicz-Walc sam kiedy chce stawić się przed komisją. To odpowiedź na jej wniosek złożenia zeznań w sprawie dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Jutro odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej do spraw dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Przesłuchana ma zostać prezydent stolicy Hanna Abramkiewicz-Walc. Pytana o to, czy stawi się przed komisją. Tak, może już ta Hanka się skończy. Po skutkach ich działań. Stawi. Skutki działań Hanny Gronkiewicz-Walc są takie, że przez 8 lat jej rządów stolicy... Może ta Hanka się w końcu stawi. Czas na piąte wydanie informacji dnia. Zapraszam. 10 po piątej, a tutaj w tym radiu 24 jakby... Odbyło się kolejne wysłuchanie stron. Jakby jedna osoba mówiła. Dyskusji przysłuchiwał się nie jeden, a 15 sędziów. O nałożenie kar finansowych dla Polski wnioskowała Komisja Europejska. To kolejna odsłona sporu o Puszczę Białowieską. Skandalem zakończyło się ostatnie wysłuchanie stron, w trakcie którego wiceprzewodniczący Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości sugerował reprezentującej Komisję Europejską Karolinie Herman, w jaki sposób ukarać Polskę. Dziś sprawą Puszczy Białowieskiej Trybunał zajmował się w 15-osobowym składzie. Komisja Europejska przekonywała, że działania strony polskiej prowadzą do zaniku siedlisk i gatunków. Wykazaliśmy, że sprawa jest niebezpieczna, a mianowicie to poprzez presję Komisji Europejskiej na zmianę sposobu zagospodarowania w Puszczy Białowieskiej doprowadzono do zaniku siedlisk i gatunków. Wskazuje minister środowiska profesor Jan Szyszko. Wspólnie z Komisją Europejską polski rząd konsekwentnie powołuje się na program Natura 2000. Na czym polega tragedia Puszczy Białowieskiej? Na czym polega niezrozumienie ze strony Komisji Europejskiej? Niezrozumienie, poprzez które dziś Komisja Europejska wnosiła o wniosek tymczasowy w postaci kar finansowych dla Polski, tłumaczy dyrektor Lasów Państwowych dr inżynier Konrad Tomaszewski. Był taki przekaz, że to nagle będą ustalone ad hoc tu i teraz kary pieniężne. Odnoszę wrażenie, że Komisja sama się zagubiła w swoich wypowiedziach. Tak do końca nie wiadomo, o co tam wnioskowała. A wnioskowała także m.in. o doprecyzowanie pojęcia bezpieczeństwa publicznego. W ocenie komisji cięcia sanitarne powinny dotyczyć tylko drzew znajdujących się przy głównych drogach i szlakach turystycznych. Mnie zdumiało stwierdzenie Komisji Europejskiej, iż ludzie do lasu wchodzą w Polsce na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko, bo to stwierdzenie oznaczało zupełny brak znajomości polskich przepisów prawnych. A brak znajomości przepisów jednoznacznie pokazuje, że cała sprawa ma znamiona walki politycznej, dodaje minister Jan Szyszko. Ten konflikt wokół Puszczy Białowieskiej to jest od punktu widzenia od pewnych grup nacisku. Ja bym powiedział troszeczkę lewicowo-liberalnym nacisku, który posługuje się takimi dowodami. Dowodami, które w ocenie strony polskiej wcale nie potwierdzają zarzutów Komisji Europejskiej. To nie koniec sporu między Komisją Europejską a polskim rządem. Jego kolejną odsłonę zaplanowano na 12 grudnia. Będzie to już nie wysłuchanie stron, a rozprawa przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Dla informacji dnia Szymon Kozuba, Luksemburg. Polska stała się unijnym liderem w walce z ubóstwem, wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. Poziom ubóstwa w naszym kraju spadł o prawie 9%, gdy za nami znalazły się Łotwa i Rumunia. Dziś Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Polska radzi sobie z jego zwalczaniem najlepiej w całej Unii Europejskiej. Wynika z danych Eurostatu. Ryzyko ubóstwa lub wykluczenia społecznego spadła u nas z 30,5% do niecałych 22%. To dopiero początek walki ze skalą ubóstwa w Polsce, wskazuje minister Elżbieta Rafalska. Ta jest wciąż wysoka, ocenia. Polska jest na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej w walce z ubóstwem. Wcale nie znaczy, że pokonaliśmy ubóstwo. Pewna skala tego ubóstwa ciągle jest. Z przywołanych przez szefową resortu rodziny danych wynika, że w 2016 roku w skrajnym ubóstwie żyło prawie 5% Polaków, wobec 7% w 2015 roku. Największy spadek ubóstwa odnotowano w rodzinach wielodzietnych.
miastach nie odnotowano spadku ubóstwa w tych gospodarstwach, w których nie było dzieci na utrzymaniu. I najwyższa stopa ubóstwa jest w województwie warmińsko-mazurskim, podkarpackim, lubuskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Niewątpliwie wzrost wynagrodzeń, spadek bezrobocia i wprowadzenie programu 500+ to główne czynniki mające wpływ na spadek ubóstwa w Polsce. Ale to nie koniec działań rządu. Kolejna pomoc będzie kierowana do osób starszych. Dlatego apelujemy, że chcemy prowadzić taki program odnośnie usług opiekuńczych 75+, skierowany właśnie do tych osób. Wskaźniki pokazują, iż ubóstwo w Polsce nie jest tak powszechne, jak było jeszcze kilka lat temu, ale nadal jest wyzwaniem dla polskiego rządu, zwrócił uwagę wicepremier Piotr Gliński. To jest wciąż problem, z którym musimy walczyć. Musimy go opanowywać, musimy go minimalizować. Dziś także odbyła się pierwsza edycja konkursu imienia profesor Elżbiety Tarkowskiej, polskiej socjolog, badaczki problemów ubóstwa. Wyróżnieni zostali dziennikarze i naukowcy, którzy zajęli się tematem ubóstwa i wykluczenia społecznego. Jest dużo inicjatyw, które pomagają ludziom ubogim, pomagają też ludziom chorym i wydaje mi się, że musimy bardzo się tego trzymać i krzewić w sobie takie właśnie zachowania. To społeczeństwo poczuło na zasadach obywatelstwa, że musi biednym się zająć i likwidować jego deficyty. W taki sposób, dzisiaj jest ta filozofia empowermentu, w taki sposób, żeby go aktywizować. O biedzie i ubóstwie przez lata przede wszystkim w kręgach rządowych dyskutowano. Teraz zaczęto sobie z nim radzić, wskazuje ekonomista dr Aleksander Rezmer. Ta strefa prosocjalna była przez wiele lat zaniedbywana przez rządzących i dobrze się stało, że wiele nowych instrumentów pojawiło się, które dają możliwość polskim rodzinom odbić się nieco od dna. Choć ubóstwo w Polsce się zmniejsza, bieda to wciąż problem, z którym mierzą się w szczególności dzieci. W naszym kraju wciąż mieszka około 30% dzieci żyjących w sferach zagrożenia ubóstwem. Zakładowe umowy zbiorowe podnoszą standardy życia gospodarczego i społecznego, podkreśla wicepremier Mateusz Morawiecki. Przedstawiciele rządu Solidarności oraz pracodawców spotkali się dziś na debacie. Układy zbiorowe pracy drogą do społecznej gospodarki rynkowej. Brak układu zbiorowego pracy dotkliwie odczuwają pracownicy handlu. Pracując w europejskich sieciach na terenie Polski mają niższe wynagrodzenia i pozbawieni są wolnych niedziel. Układy zbiorowe pracy to porozumienia zawierane pomiędzy pracodawcą a pracownikami, określające m.in. wzajemne obowiązki prawa, wysokość płac, dodatkowe świadczenia czy tryby rozstrzygania sporów. Dają one możliwość wynegocjowania lepszych dla pracowników warunków pracy niż wynikające z obowiązującego prawa. W Polsce ta forma wciąż jest nierozwinięta, mówi Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność. To układy zbiorowe, zakładowe, ponadzakładowe, branżowe, a także ponadnarodowe, o których też będziemy dzisiaj mówić w panelu, są podstawą tej większej partycypacji pracowniczej. Niestety, z przykrością trzeba powiedzieć, że w naszym kraju układów zbiorowych tak faktycznie nie ma. Jak dodaje, należy na nowo przekonywać pracodawców, że układy zbiorowe są potrzebne zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Na zachodzie Europy takie układy to norma, przekonuje Alfred Bujara, przewodniczący sekcji krajowej pracowników handlu NSZZ Solidarność. Musimy zgłaszać ustawy i wszystko regulować w ustawie. Takie rzeczy na zachodzie są regulowane w układach ponadzakładowych. Polacy zatrudnieni w tych samych zagranicznych sieciach handlowych zarabiają mniej niż ich koledzy w innych krajach. Dzieje się tak mimo, że wydajność pracy w Polsce jest o wiele wyższa, a czas pracy dłuższy. To skutek braku branżowego układu zbiorowego pracy w handlu. Prelegenci nawiązywali do artykułu 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mówiący o społecznej gospodarce rynkowej opartej na dialogu. Tego dialogu jest za mało w polskich przedsiębiorstwach, mówi wicepremier Mateusz Morawiecki. Porozumiewajmy się, bądźmy w dialogu, w trudnym dialogu. To jest też wielkie wyzwanie. Pewnie, że artykuł 20 nie jest taki znowu strasznie żywy. Zgadzam się tu z przewodniczącym Dudą. Układy zbiorowe mogą ożywić społeczną część gospodarki, o co w szczególny sposób zabiega prezydent Andrzej Duda. Zapewniał dziś minister Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. W imieniu pana prezydenta deklaruję pełne wsparcie dla takich działań. Prawa pracowników mogą być indywidualnie negocjowane w konkretnym przedsiębiorstwie, ale także w międzynarodowej korporacji. Wówczas zasady zatrudnienia rozciągnięte zostają poza granice krajów. W
Wówczas to jednak musi uwzględniać sytuację nie tylko pracowników, ale i firmy, mówi minister energii Krzysztof Tchórzewski. Musi to uregulowanie być uzależnione od sytuacji firmy. Nie da się tego w oderwaniu zrobić. Nie da się układu zbiorowego napisać, bo iż tak ma być. Miejscem opracowywania porozumień pracownicy, pracodawcy przy udziale przedstawicieli rządu jest w Polsce Rada Dialogu Społecznego. Z wizytą do Polski przybył dziś prezydent Turcji Recep Erdoğan. Tym tematem rozmów było wstąpienie tego kraju do Unii Europejskiej. Jak zapowiedział prezydent Andrzej Duda, Polska popiera starania Turcji w tej sprawie. Polska popierała i popiera starania Turcji dzisiaj o wstąpienie do Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że drogi Turcji i Unii Europejskiej będą nadal podążały w tym samym kierunku i że efektem tego wspólnego podążania będzie w końcu pełne członkostwo Turcji w Unii Europejskiej. Chciałbym tak naprawdę usłyszeć jasną deklarację i oświadczenie. Po prostu nie zgódźmy się i nie wódźcie nas dalej za nos. Jeżeli przyjmiecie Turcję, to chcecie przyjąć Turcję do Unii Europejskiej, po prostu powiedzcie nam, jeżeli nie chcecie, powiedzcie nam to. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki zapowiedział, niech Hanna Grodkiewicz-Waltz sama zaproponuje termin, kiedy chce stawić się przed komisją. To odpowiedź na jej odmowę składania zeznań w sprawie dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Jutro odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej do spraw dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Przesłuchana ma zostać prezydent stolicy Hanna Grodkiewicz-Waltz. Pytana o to, czy stawi się przed komisją, odpowiedziała krótko. To nie pierwszy raz, kiedy wiceszefowa Platformy Obywatelskiej odmawia składania zeznań przed komisją weryfikacyjną, a powinna, mówi politolog Piotr Siekański. Ze względu na orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, ze względu nawet na stanowisko rodzimej partii Platformy Obywatelskiej, która też uważa, że powinno dojść do jakby zakończenia tej sprawy i tutaj w myśl słów, że prawda się obroni, tak, pani Hanna Grodkiewicz-Waltz powinna stanąć przed tą komisją. Swoją nieobecność Hanna Grodkiewicz-Waltz uzasadnia między innymi rzekomo niedogodnymi terminami. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki dał więc prezydent stolicy propozycję. Niech pani prezydent razem z zarządem Platformy Obywatelskiej ustali termin. Kiedy chciałoby się stawić na komisji i my ten termin przyjmiemy. Czy to będzie dzień, czy to będzie noc, czy to będzie w święta, czy nie w święta, my ten termin przyjmiemy. Niech oni zaproponują termin w takim razie. W ubiegłym tygodniu wiceminister Jaki zaproponował również, że nie będzie wzywał Hanny Grodkiewicz-Waltz na kolejne przesłuchania, jeśli w grudniu stanie przed komisją w charakterze świadka. Jednak również i tę propozycję odrzuciła. Oferta była nieprawdziwa, bo nie wycofał z wezwania na jutro, a wycofał z niewygodnej na Pieleka 9. Chodzi o Mirosława Kochalskiego, ówczesnego sekretarza za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, a obecnie wiceprezesa Orlenu. Jednak jak oświadczył wiceminister Patryk Jaki, wezwanie do Kochalskiego zostało wysłane już dawno temu. Pan Kochalski będzie zeznawał jako pierwszy przy sprawie na Bielaka już wkrótce, jak ta sprawa stanie na rozprawie przed komisją weryfikacyjną. To jest pierwszy świadek. Dlatego jak postawiać nam taki zarzut? Jak państwo widzicie, dla nikogo nie ma żadnej taryfy ulgowej. Hanna Grodkiewicz-Waltz próbuje ponadto powiązać z dziką reprywatyzacją poprzedniego prezydenta świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego. To podłe i nieuczciwe, mówi adwokat Henryk Lipski. To był człowiek o wyjątkowej nieskazitelności charakteru, wyjątkowej uczciwości. Jemu stawiać zarzuty w tej chwili, jak on nie żyje i nie może się bronić, to jest skandal. Oczywiście, że za poprzedniego prezydenta Warszawy takie decyzje były podejmowane, z tym, że pan profesor Lech Kaczyński wszystkie decyzje tego rodzaju zawsze zostawiał sobie do ostatecznej decyzji i jako prawnik je weryfikował. Zaznacza dr Michał Skwarzyński. I tak oto za prezydentury w Warszawie Lecha Kaczyńskiego wydano 32 decyzje reprywatyzacyjne, a za prezydentury Hanny Grodkiewicz-Waltz 293. Dlatego to właśnie jej zeznania mogą okazać się szczególnie przydatne. Jeśli Hanna Grodkiewicz-Waltz
Walc nadal nie będzie stawiać się na posiedzeniach komisji weryfikacyjnej, zostaną na nią nałożone kolejne grzywny finansowe. Emerytowany metropolita wrocławski ksiądz kardynał Henryk Ogulbinowicz obchodzi dziś 94. urodziny. To wybitny i niezwykle ceniony przez wiernych postać. Ksiądz kardynał Henryk Ogulbinowicz to wybitna postać. Urodził się 17 października 1923 roku w Wilnie. Jak sam podkreśla, lata jego młodości spędzone na Wileńszczyźnie ukształtowały go jako człowieka i miały wielki wpływ na jego kapłaństwo i posługę pasterską. A ta zapisała się złotymi zgłoskami nie tylko dla kościoła wrocławskiego, ale też całego Dolnego Śląska. Metropolią wrocławską kierował od 1976 do 2004 roku. Za swoją otwartość i szacunek dla każdego człowieka jest niezwykle ceniony przez wiernych. Nie do przecenienia są także jego zasługi z czasów Solidarności. Ksiądz kardynał odważnie walczył o wolność i prawa człowieka. Z okazji jego urodzin została wydana specjalna książka Starałem się zrozumieć człowieka. Jest ona zbiorem wspomnień, opisem ważniejszych wydarzeń z życia duchownego. Poczta Polska wyemitowała też znaczki pocztowe z wizerunkiem księdza kardynała Henryka Ogulbinowicza. Ksiądz arcybiskup Sławoj Leszego Łódź będzie dalej pełnił funkcję delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw telewizji TRWAM. Tak zdecydowali księża biskupi podczas 377. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Lublinie. Metropolita Gdański został jednocześnie członkiem Rady Stałej Episkopatu. Przewodniczącym zespołu biskupów do spraw duszpasterskiej troski o Radio Maryja został zaś ordynariusz diecezji toruńskiej ksiądz arcybiskup, ksiądz biskup Andrzej Suski. Położona na północy Syrii Ar-Raqqa została całkowicie wyzwolona z rąk tzw. państwa islamskiego. Inaczej jest w irackim Kirkuku, stąd zaczęła się właśnie ucieczka cywilów. Pod pretekstem walki z dżihadystami trwa tam walka między siłami irackimi a Kurdami. Arabsko-kurdyjski sojusz w Syrii przejął w byłej stolicy samozwańczego islamskiego kalifatu szpital, który służył jako kwatera główna dżihadystów, oraz stadion. Stadion był jednym z ostatnich miejsc kontrolowanych przez tzw. państwo islamskie w położonym nad Eufratem mieście. Dzielnice, które były pod kontrolą państwa islamskiego, zostały przejęte przez siły kurdyjskie na podstawie umowy z tymi bojownikami, którzy zgodzili się na ich opuszczenie, czyli za wyjątkiem bojowników obcokrajowców, wyjaśnia profesor Maciej Munich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wydaje się, że są to głównie osoby z Europy, szczególnie z Francji, ponieważ siły francuskie specjalne mówiły się, że to mówiąc wprost, że nie będą brały jeńców. Nie chcą, aby ci dżihadyści o francuskim obywatelstwie byli w stanie z Rakki wyjechać i potem potencjalnie wrócić do Europy. Taka sytuacja dotyczy tylko Rakki jako odosobnionego punktu oporu. Resztę terenów, czyli wschodnie rubieże Syrii i zachodnie Iraku, zajmuje jeszcze tak zwane państwo islamskie. Walczy tam armia Assada, która stopniowo wypiera ISIS. W Iraku swego miejsca szukają także Kurdowie. Po ataku państwa islamskiego, tu część mieszkańców arabskich uciekła, Kurdowie zajęli te tereny i z kolei oni prowadzili politykę, nazwijmy to, rekurdyzacji tak, tych terenów. Ale dziś Kurdowie wycofali się bez walki. Iracka armia przejęła wszystkie pola naftowe zarządzane przez państwowy koncern Nord Oil Company w rejonie Kirkuku. Od ostatniej nocy znaleźliśmy 25 ciał żołnierzy zabitych we Szmergu. W krewni zabitych gromadzą się, aby zabrać ciała swoich bliskich. W tej chwili Kirkuk jest otoczony od południa, zachodu i od północy. Cywile ewakuują się na wschód. Demonstracyjne obalanie kurdyjskich flag oraz dymisja legalnie wybranego gubernatora pokazuje prawdziwe zamiary Bagdadu. Natychmiastowe i pełne podporządkowanie miasta i spacyfikowanie religii etnicznej mozaiki. Stwierdził Ziad Rauf, pełnomocnik rządu regionalnego Kurdystanu w Polsce. Iracki premier Haidar Jawad al-Abadi zapowiedział, że będzie przejmował kontrolę nad tak zwanymi terytoriami spornymi, czyli terenami zajętymi przez Kurdów, ale nie należącymi formalnie do regionu Kurdystanu. Zdaniem szefa irackiego rządu kroki te są realizacją konstytucyjnego obowiązku obrony integralności terytorialnej państwa. No teraz to już wszystkie informacje. Kolejne wydanie po apelu jest Smogórskim. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Odczuwam na godzinniku kursy na tydzień zamieszczającej pomocy. Wszystko Państwo dziękuję za dar.
że również orzeczenia sądowe są dla nich wystarczającą spokojnią. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na krańcach zachodnich, okresami przelotny deszcz. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 5 do 8 stopni, na wybrzeżu do 11, a w dolinach górskich od 4 do 6. Wiatr umiarkowany i dość silny. Miejscami silny, porywisty, zachodni. Na południu i miejscami w centrum porywy wiatru do 110 km na godzinę. Wysoko w Karpatach do 140. Jutro w północnej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Początkowo miejscami całkowite. Na pozostałym obszarze bezchmurnie. Jedynie w rejonach występowania mgieł rano lokalnie zachmurzenie całkowite. W całym kraju początkowo miejscami mgły, gdzieniegdzie ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura od 15-18 stopni na północy, około 20 w centrum do 22-23 stopni na południu. W rejonach podgórskich od 18 do 21 stopni. Wiatr słaby, zmienny, jedynie na północy kraju początkowo umiarkowany zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i będzie spadać. Przewodniczącego Jakiego był dosyć klarowny. Nie będzie dla nikogo taryfy ulgowej. Minister Jaki wspomniał o wezwaniu właśnie dla pana Kucharskiego, wezwaniu wiceprezesa Orlen. No, na pewno nie jest to uczciwe zagranie ze strony Hanny Gronkiewicz-Waltz, bo ona po raz kolejny usiłuje odwrócić uwagę od tego, że najwięcej zwrotów kamienic, najwięcej reprywatyzacji budzących wątpliwości miało miejsce za czasów jej rządu. Oczywiście prawdą jest, że proces reprywatyzacji w Warszawie następował od 90 roku. I prawdą jest, że wszyscy prezydenci, łącznie z Lechem Kaczyńskim, te kamienice zwracali. Natomiast prawdą przede wszystkim jest to, że ze wszystkich prezydentów po 90 roku, poza osobami, które ten urząd sprawowały przez bardzo krótki czas, chyba jedna najkrócej to było niecały tydzień, ale z prezydentów pełniących swoje funkcje kadencje czy prawie kadencje, no najmniej zwrócił tych kamienic właśnie Lech Kaczyński z powodu konfliktu wokół reprywatyzacji. Odwołał ówczesną wiceprezydent miasta Dorotę Safię. Także to jest oczywiście prawda, że również Lech Kaczyński zwracał te kamienice, ale nie robił tego w takiej skali, jak robi to Hanna Gronkiewicz. Jak powiedział pan ten Jaki, jak tylko się dowiedział, to ta lawina wrogów radykalnie spadła do 32 lat, że pamiętam, w konkretnej typie. No dobrze, mamy innych bohaterów do przemienia. Prezydent Andrzej Duda i prezydent Turcji Recep Erdogan. Firmy polskie podobno czekają na kapitał, zagraniczny kapitał turecki. 120 firm informuje Rzeczpospolita o turecko-polskiej ofensywie eksportowej. Nasza wymiana handlowa między naszymi krajami jest warta 6 miliardów euro rocznie, ma być 10 miliardów euro rocznie, ma być ponad 1700 miejsc pracy. No i oczywiście jest pytanie, jak robić interesy gospodarcze z państwem, które aspiruje do Unii Europejskiej, a którego Bruksela nie do końca chce z tym odłamania praw człowieka, tego typu zarzutów z powodu ostatniego referendum konstytucyjnego i zeszłorocznego zamachu stanu, które skończyło się falą masowych aresztowań, czy to już są setki, to już dziesiątki tysięcy osób albo skazanych, albo oskarżonych o na przykład zamach stanu. Ja mam takie wrażenie, że o ofensywie eksportowej mówimy
powiedzmy za każdym razem, jak polski prezydent lub polski premier obojętnie z jakiej partii politycznej spotyka się z jakimkolwiek prezydentem lub premierem jakiegokolwiek kraju na świecie. Szczerze powiem, w związku z tym jakoś nie jestem szczególnie przekonany do tego, że wizyta Erdogana skończy się no właśnie ofensywą eksportową i powstaniem setek tysięcy. Ale przypomnę, że prezydent Arduda mówił o dyplomacji gospodarczej, która będzie jego priorytetem. Nie, to jest oczywiście prawda. Taką dyplomację gospodarczą uprawiają wszyscy prezydenci, wszyscy premierzy i wszyscy ogłaszają w trakcie takiej wizyty komunikatu dosyć podobnej treści. W związku z tym oczywiście bardzo bym chciał, żeby akurat ta wizyta miała przełożenie na wyniki polskiej gospodarki, ale nie jestem o tym przekonany. Wydaje mi się, że ten kapitał niekoniecznie jest powiązany z polityką i firmy tureckie mają interesy w Polsce, to bez pośrednictwa Andrzeja Dudy i prezydenta Erdogana dadzą sobie radę. W związku z tym patrzę na tę wizytę wyłącznie z perspektywy politycznej i nie jestem przekonany, czy dzisiaj w interesie Polski leży przyjmowanie prezydenta Turcji, kraju, który niewątpliwie ma problemy z demokracją, ma problemy z utrzymaniem standardów demokratycznych, a sam Erdogan jest postacią nieciekawą. On sławi się tą wypowiedzią, że meczety będą naszymi jednostkami wojskowymi, a minarety będą naszymi magnetami. Szczerze powiedziawszy, nie za bardzo mi się podoba, że prezydent Polski spotyka się z politykiem, który buduje swoją pozycję polityczną na tego rodzaju hasłach. Szczególnie się, że to nie jest zbyt konsekwentne, biorąc pod uwagę dość sceptyczny. To przypomnę, że Turcja jest krajem na Unii Europejskiej, jest ważnym członkiem NATO, który ma bardzo silną armię, łączą nas zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa w kontekście chociażby zbrojących się Rosji. Aleksander Majewski. Nie zamieszkuję przez dłuższy czas. Na kraju, to daj Boże. Natomiast o problemy wewnętrzne Turcji, nie jestem zwolennikiem jednak tego, żeby państwa sami odpowiadały za to, co dzieje się w kraju, i nie ma tam dla niego miejsca. Decyzje. A poza tym wyznaję taką zasadę, że jeżeli coś ma służyć państwu, to rządzący mogli się dogadywać nawet sam diabłem, nie pragnąc niczego innego, gospodarcy, dlatego nie robi na mnie żadnego wrażenia to, że przedstawiciele państwa polskiego rozmawiają z Turcją, która owszem boryka się z przestrzeganiem standardów charakterystycznych dla demokratycznego państwa prawnego. Na osłodę opozycji, bo zapewne opozycja będzie podnosić ten argument, ale na osłodę można zawsze powiedzieć, że nie doszło do spotkania premier Szydło z Erdoganem. Widziałem, że niektórzy dziennikarze bardzo przychylni opozowi opozycyjnemu bardzo podkreślali ten fakt. Tak, łatwo pokazanie, że można znaleźć jakieś pocieszenie. Ale okazuje się, że oficjalne powody, przynajmniej sytuacja wewnętrzna w Turcji, tam doszło do katastrofy górniczej w jednej z kopalni węgla na południu kraju. Prezydent musiał zmienić swoje obowiązki w wyniku tego, więc spotkanie nie będzie. Ale będzie kolejne spotkanie, inne spotkanie. Prezydent spotka się z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Wiele osób czekali, którzy mówili, że będzie to piątek 13, bardzo spóźniona data, ale będzie to kolejny piątek, czwarte spotkanie, ale 20 października, czyli w ten piątek. Coś wiadomo? Albo jakieś oczekiwania? Aleksander Majewski. W ostatnim czasie widać wyraźnie, że obaj panowie złagodzili retorykę. No akurat jeżeli chodzi o prezydenta Andrzeja Dudę, czy wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego pod jego adresem, to te wypowiedzi były w ostatnim czasie mocno łagodzone. Inaczej trochę było w przypadku przedstawicieli zarówno Pałacu Prezydenckiego, jak i szeroko rozumianej Nowogrodzkiej. Mam na myśli również obóz Zjednoczonej Prawicy. Ładnie, oficjalnie było polecenie i prośba o zawieszanie nastrojów, ale politycy za pośrednictwem mediów, gazet, prasy generalnie, radia czy telewizji zaczynali sobie mimo wszystko. Zobaczymy, czy ta silna wojna, bo tak to trzeba określić, trwa, czy raczej zmierzamy ku końcowi. Ja muszę powiedzieć, że jako reporter sejmowy przeprowadziłem kilka wywiadów jednego dnia z przedstawicielami obozu dobrej zmiany, z przedstawicielami właśnie Prawa i Sprawiedliwości. Co poseł, to była inna opinia. Słyszałem, że relacje na linii
Pałac Prezydencki Anna Pokrocka w jakieś kwestie ambicjonalne. Z kolei drugi poseł mówił, że absolutnie żadne kwestie ambicjonalne to wielkie nieszczęście dla państwa, jeżeli ambicje wchodzą w grę. Więc widać wyraźnie, że w samym obozie politycznym Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski czy Polski Razem, no, stanowisko nie jest jednoznaczne. A jaka jest prawda? Myślę, że o tym niektórzy, ja słyszałem z kolei od innych dziennikarzy sejmowych, że niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości dokonywali dziennikarzy sejmowych, czy wiedzą, co jest w poprawkach, bo to jest tak wielkotajemnica, że pewnie nikt nie wie, co w poprawkach jest. No i oczywiście prezydent Andrzej Duda, Sebastian Gajewski, zechce to skomentować. Tak czy inaczej, mam głębokie przekonanie, że spór między prezydentem Andrzejem Dudą i Prawem i Sprawiedliwością oraz samym Jarosławem Kaczyńskim będzie powoli wygaszany, bo niestety, tak jak już wiele razy Państwa mówiłem, Andrzej Duda jest skazany na Prawo i Sprawiedliwość, Prawo i Sprawiedliwość jest skazane na Andrzeja Dudę. Nikt poważny nie sądzi, żeby Andrzej Duda zdecydował się na tworzenie jakiejkolwiek formacji politycznej. Andrzej Duda potrzebuje poparcia Prawa i Sprawiedliwości, także pieniędzy Prawa i Sprawiedliwości na to, żeby skutecznie przeprowadzić kampanię wyborczą przed kolejnymi wyborami prezydenckimi i uzyskać reelekcję. Z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość, biorąc pod uwagę bardzo wysokie zaufanie społeczne dla prezydenta Andrzeja Dudy, który na zasadzie niepodzielnie lideruje sondażom zaufania od dłuższego czasu, może pozwolić sobie na to, żeby to poparcie wobec prezydenta wycofać lub przez dłuższy czas kwestionować, czy pozycję polityczną prezydenta, czy jego kompetencje do sprawowania tego urzędu. Także spodziewam się, że to spotkanie będzie o tyle rozstrzygające czy przełomowe, że po tym spotkaniu będzie czytelny sygnał, że idziemy razem i jesteśmy znowu jednym obozem. Politycy, nie tylko politycy, szykują się do pisania scenariuszy kampanii wyborczych. Od soboty taki scenariusz będzie pisała Platforma Obywatelska. Tam mamy poznać, niektórzy mówią wreszcie, program wyborczy Platformy na wybory samorządowe. Prawo i Sprawiedliwość podobno ma przygotowany projekt zmian ordynacji wyborczej. Podobno niektórzy twierdzą, że takiego projektu nie ma, inni, że są, ale nie wiadomo, kiedy będzie realizowany. A swoje scenariusze wczoraj zarysował nasz gość, niegdyś bardzo ważny polityk Prawa i Sprawiedliwości, były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, obecnie PR-owiec Adam Hoffman. Może posłuchajmy na początek. Karę ma życie polityka. Nie ma się co specjalnie dziwić, a nie obrażać takiej cegły politycznej. Szczególnie rzeczników, rzecznicy są jak takie mówki małe, że żyją bardzo krótko. To był taki powód, jak narzucić pewne zasady polityki. Nie przez wiele lat się ich trzymać i nagiąć świat do swoich wizji, a nie odwrotnie. Nie nagiąć się do wizji świata. Nie rozumiem, ale czy nagiął świat do swoich. Tak, nagiął świat tylko otacza. Znaczy, tutaj w tym akurat przypadku Polskę. No nie wszyscy się do tego nadają. Do tej polityki Jarosława Kaczyńskiego. Dlatego też sporo osób odpadło, żydowsko-katolickie mafie. Bo tak, piosenki nie mają melodii, to po pierwsze. Piosenki są mizerable, w stylu żydowskim, czyli niepocieszające. Zresztą Janek Witek, jak żył, był, to mówił, że żydówka zawsze jest krucha, słaba. Na zdrowiu, kaszle, kicha. Dlaczego w Białymstoku, w Ameryce Białystok nie ma pochrumkiwania, nie ma kaszlenia, nie ma kichania, nie ma takich tych przyziemnych, że tak powiem, spraw. Tylko ludzie się modlą w cerkwi, są duchowieni, to gdzie by tam kto kaszlał komu nad głową, dokuczając, no bo to, co tu się robi, to jest straszne dokuczanie narodom, dokucza się ludziom. Prawo i Sprawiedliwość może przegrać tylko samo ze sobą. Ma prezydenta, ma właściwie całą władzę, ale może przegrać samo ze sobą. Barbie, David, panowie? Tutaj się dokucza. Aleksander, przepraszam, Sebastian. W systemie takim, gdzie państwo przygnębia. Nie ma gościny, są kolejki, się poniża. Nie ma kolejki. Uciemiężenie jest. Hoffman jest uciemiężenie narodu. Tutaj w Warszawie, gdy jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją. Jest uciemiężenie narodów, gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Ta trochę, wiecie państwo, Radio Maryja to jak tylko są aktualności dnia,
co oni powiedzą, wcale nie muszą mówić najmądrzejszych rzeczy, ale co oni powiedzą, to jest dla ciebie jakimś takim punktem zahaczenia, także orientujesz się, także wiesz, co się dzieje na świecie, a oni pełnią jakby tę rolę taką służebną, no bo przekazują wiadomości, przekazują informacje. No i co? Że ci źle? No nie może być ci źle. Także proszę Państwa, co tam się dzieje u Adama Hoffmana, to wszystko to są już nie artyści, bo to są przeróbki, to nie są nasi znajomi, to nie są, to nie jesteśmy my, to nie są Hoffmanowie, to już taki ludzie polscy. Zawracanie do się odbywa. Zarzucają coś na przykład obecnej rzeczniczki Prawa i Sprawiedliwości. Przyznajmy szczerze, że wiele osób zauważa, że polityka komunikacyjna Prawa i Sprawiedliwości jest radio proszę być z nami raz, z kryzysami politycznymi Prawa i Sprawiedliwość też jakoś sobie radzi. Natomiast te komunikaty wysyłane do dziennikarzy no nie zawsze są szczęśliwe, tak to ujmę eufemistycznie. A co z całą podanie katalogu tych wartości? Okazuje się, że nie ma takiej listy. Nikt nie wie, o co chodzi. Nie ma takiej listy, bo tych przykazań, bo te prawdziwe przykazania Kościół katolicki wyrzucił. To znaczy, drugie przykazanie zabraniało bałwochwalstwa. Nie będziesz czynił obrazu ludzkiego, no nie będziesz się kłaniał, nie będziesz temu służył. Kościół katolicki to uczynił i Zalewski lata z tymi krzyżami. Poza tym był pochwycony za pedofilię. I ta Zofia Maciąg go wybroniła, no ale proszę Państwa, to co byśmy czytały, to szło na policję, no to to są już straszne dwudziestoletnie gwałty, a tamtych starszych, to też się nie liczy, bo to nie jest pedofilia, no ale tych 15-latków, myśmy to czytały, wypisy z policji, dla policji, no to są już kurwa takie straszne. No ja jeżeli to przeszło, sami mówią, ja tego nie wymyśliłem. Pełne księży pedofili. Taka robota. Gdy nadaje na to radio, to jest tylko trochę zmiany. Zbliża się 16:30. Ale po chwili zajmuje się Prawem i Sprawiedliwością i mamy jeszcze pewne takie frakcyjne rozgrywki dotyczące na przykład planów zdetronizowania tego zasadzenia. No i mamy mówię o Warszawie. Słuchają Państwo Radia Maria. Co z programem? Pamiętajmy, że to sobota będzie ten na kampanię samorządową. Raz po raz kolejny słyszymy, że platforma, ale będzie jakiś program, słyszymy kolejny deklaracji. Pamiętać, panowie pamiętają, czyli taki jak konserwatywna koalicja z Platformy Obywatelskiej. Tak to zapowiada, bo tego się tam coś było, Gdzie to się podziało? Miała konserwatywna koalicja, potem był zdecydowany sprzeciw wobec działań PiS-u i kreowania się znów na bardzo serdecznie Państwa witamy, jak co tydzień zapraszamy na audycję sportową przed mikrofonem Łukasz i Paweł. Dziękujemy Krystianowi, który nas realizuje. Zaczynamy od ręcznej, a później już będzie tylko piłka nożna, bo już nam się na chwilę skończył. Jeszcze tylko zostało ostatnie Grand Prix w Australii, no ale to na następnych audycjach. Ksiądz Pana, Pan Księdza, a im prostym zewsząd nędza. No to rzeczywiście. Ksiądz Pana, Pan Księdza i tak się obradują. Albo to Anita jeszcze mówi na to, że przygadał kocioł garnikowi. Że przygadał kocioł garnikowi. Anita mówi, przygadał kocioł garnikowi. Ekipę spokojnie mogłoby walczyć o pierwsze miejsce w tej bardzo ciężkiej grupie, bo ma taki potencjał. Że przygadał kocioł garnikowi. W tej kolejce w Kielce mierzymy że przygadał kocioł garnikowi. Po pierwszej połowie prowadziło 16, a w drugiej połowie prowadziło, ale ostatnio
ostatecznie no. Zdołał zremisować i skończyło się 32-32, czyli drugi rzędu Kończył garnitur. Gdy nadali na ferami, to po 7 euro końcówka Barbie Baby Langstrom Extra. Kaszlenie, chrumczenie, breszenie. Janek Witek zawsze mówił, że te Żydówki, one są słabe na zdrowiu. Kichają, prychają, szybko się zarażają, bardzo szybko. Są ciągle chore na Żydówki. No tak opowiada Janek Witek. Jak ja byłam w Anglii, w Ameryce Białej, to co ja wiem, nawet nie widziałam, jak ta Żydówka wygląda, bo tak znawajcie opowiadali, no to opowiadali, wiecie Państwo. Plus opowiada, że do beczki powijanej do wewnątrz gwoździ wrzucono dziecko, to wlają, bo to musi być młoda, świeża krew. I jak ten krwi już dużo, to potem wypijają ten krew. Tylko to, a jak przyjechałam tu do Warszawy, to dopiero na czasie kręcie tą Janka słyszałam, a jak byłam jako ta Jechówka, no to biblijnie, że Żydzi byli przez Boga wybrani, ale byli nieufni, niewierni i zabijmy Żyda swego, czyli ziomku, my Ciebie zamordujemy i go tak podeszli.
tymi światłowodami dookoła, dookoła i nawet mu nie dali spokojnie umrzeć, bo niósł ten pal, nieogromny ten pal, to mógł mieć Szymon, który nie. Oj, daj mi się coś spokój, ja dopiero wstałem. Te żydowskie lecą te nagrania, wiesz. Przestało wymieniać wśród kandydatów na kandydata żydowskie na prezydenta nagrania lecą, Jarosława Krajewskiego.